Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w naszym studiu gościmy pana Krzysztofa Wiśniewskiego, lokalnego artystę, a na co dzień nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie. Dzień dobry panie Krzysztofie, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie Krzysztofie, chyba musimy zacząć od tego, co jest najświeższe, czyli od wystawy, która miała miejsce niedawno, bowiem 1 lutego, Czas snu, taki nosiła tytuł. Po 9 latach wróciły prace do Lipna, prawda? Tak. Tak się złożyło. I jak wrażenia po wystawie? Znaczy byłem bardzo ciekaw, jak to wypadnie, tym bardziej, że właśnie jak wam wspomniał, te 9 lat upłynęło dosyć szybko, a że ta wystawa, powiedzmy, w dosyć krótkim czasie została zorganizowana, ponieważ kilkanaście prac wróciło z różnych wystaw zbiorowych po całej Polsce. Stąd też udało się, powiedzmy, skompletować w jakiś sposób, no i pewna propozycja do Miejskiego Centrum Kulturalnego i udało się to zorganizować. Znaczy byłem trochę zaskoczony dużą ilością odwiedzających. Wiadomo, że wernisaże mają to do siebie, że jest dużo ludzi, potem już stąd ta wystawa taka dosyć krótka, jednotygodniowa. Jestem zwolennikiem właśnie krótkich wystaw indywidualnych, ponieważ ten wernisaż się najbardziej... Oczywiście. A potem no, są to już tam ktoś może sobie dojść i powiedzmy pooglądać, bo są tacy ludzie, którzy lubią to w samotności, pewnej kontemplacji, podejść do obrazu, odejść, pomyśleć, powiedzmy odczytać symbolikę, czy metaforę, czy jakieś inne treści. Żeby taką wystawę zorganizować, tak jak pan powiedział, część prac wróciła z różnych wystaw zbiorowych, ale też myślę, że trzeba niektóre obrazy na wystawę pożyczyć od potencjalnych nabywców. Czy było tak w pana przypadku? Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale niektórzy, powiedzmy, deklarują to, jeżeli to będzie większa jakaś wystawa, a szykuje się taka dosyć poważna. W 20 roku już jest termin zaklepany w Kołobrzegu, wspólnie z kolegą, raczej robimy taką dużą wystawę w Galerii Sztuki Współczesnej i niektórzy właściciele obrazów deklarują, że podnosi to wartość obrazu też, prawda, na takich wystawach, powiedzmy, można sobie wpisać, gdzie te obrazy przebywały. No właśnie, gdzie te obrazy przebywają, ponieważ te pańskie obrazy są, można powiedzieć, wszędzie, w całej Polsce na pewno i poza granicami kraju również. Próbowałem kiedyś tak mniej więcej zrobić mapę tych w jakich miastach znajdują się. No to można powiedzieć tak od Bielska Białej, Szczyrku po Gdańsk, Gdynię, od Gorzowa Wielkopolskiego po Białystok. Mhm. To tak mniej więcej gdzieś tam. Od Wrocławia, można powiedzieć, po Warszawę. Musiałbym jeszcze sobie poprzypominać dokładnie, gdzie one są tam. Z drugiej strony też jeszcze są na ekspozycjach stałych, tak jak w Szczyrku. Czy w Karpaczu. No właśnie, Szczyrk, tam gdzie się zaczęła pańska przygoda z Magical Dreams, tak? No tak, to taka, można powiedzieć, kolebka, powiedzmy, kolebka tego magicznego realizmu i tam się zaczęło, ale to też tak od razu, ponieważ żeby się dostać na tę, powiedzmy, jakąś tam wyższą półkę, potrzeba kogoś, kto będzie wprowadzał i tutaj zawsze dziękuję pani dyrektor Browaru B, pani Lidii Piechockiej, bo ona była taką osobą wprowadzającą. To jest takie środowisko, gdzie zawsze ktoś wprowadza, prawda? I ci ludzie, właściciele tej galerii, powiedzmy, przeglądają, proponują wystawę, czyli jakby proponują wystawę, a była taka w moim przypadku wystawa dwumiesięczna właśnie w galerii w Szczyrku i potem zaproszenie już do kolejnych edycji tego magicznego realizmu. To jest taka wystawa, która odbywa się w cyklu dwuletnim, zaczyna się w Szczyrku we wrześniu, potem następne miasta w Polsce, w Niemczech, w Austrii i z powrotem to wraca do Polski. W tym roku nie znam szczegółowego takiego kalendarza, chociaż wiem, że będzie na pewno gdzieś we Wrocławku. Czy będzie to Galeria Sztuki Współczesnej, czy Browar B, trudno mi jest to powiedzieć, ale tak będzie. Wiemy, że będzie to piąta edycja. Piąta edycja. Z pańskim udziałem która? Trzecia. Trzecia, jeśli dobrze pamiętam, jasne. Trzecia edycja. Tak jak już powiedzieliśmy, te prace są po całej Polsce, gdzieś tam znajdują się w całej Polsce, w wielu miastach. Czy jest taki obraz, który pan żałuje, że jest akurat gdzieś tam, a nie u pana w pracowni? Że jednak nie został na miejscu?
No, na pewno. Mhm. To może nie jeden, chociaż ze dwa takie obrazy. Jeden to jest taki czas snu. Duży obraz, czas snu, taki podwodny klimat w takiej pięknej, jakiejś takiej ciepłej zieleni. I drugi to jest w pamięci mojej matki obraz, który był wystawiony, pamiętam, w Rypinie. In memory of my mother. Tak, tak. On był poświęcony mojej matce, która zginęła właśnie w okolicach Rypina w 1980 roku. Gdzie jest ten obraz? Właśnie chciałem o niego zapytać. On też jest w Warszawie. Jest w Warszawie. Osoba, która poznała historię tego obrazu, symbolikę tego obrazu, po prostu no, bardzo go chciała mieć dla siebie. Nie wiem, czym to się wiązało, być może jakimiś takimi podobnymi przypadkami, czy przypadkiem, czy, ale tak to mniej więcej wygląda. No właśnie, ten obraz, o którym powiedzieliśmy, ja go bardzo dobrze pamiętam właśnie przede wszystkim z wystawy w Rypinie. Tak jak pan powiedział, ukazuje mamę, która zginęła gdzieś w okolicach. Było tam pokazane to, że mama uwielbiała karty, że godzina, w której zginęła, jeżeli dobrze pamiętam. To był tak, i zegar, ten zegar, to ja mam kilka rekwizytów, które powtarzają się w tych obrazach. Na pewno to jest zegar, to są pionki szachowe, prawda? Motyle, balony. Tak, wszystkie te formy takie ulotne, prawda? I zawsze to jest wszystko wpisane w jakiś taki realistyczny pejzaż. Tak? Może ten pejzaż nie jest tylko stricte realistyczny, bo to realizm troszeczkę innymi się prawami, ale bardziej taki postimpresjonistyczny realizm, taki w ich obrazach można odczytać różne kierunki, można zobaczyć różne kierunki malarstwa. One będą tam od tego realizmu takiego naturalistycznego, poprzez impresjonizm, poprzez symbolizm, do surrealizmu. To jest wszystko jakoś ze sobą staram się wiązać. Wróćmy jeszcze do tego obrazu poświęconego mamie. Jest to, myślę, że bardzo osobisty obraz, prawda? Tak. A biorąc pod uwagę ogólnie pracę, co chce pan przekazywać w nich? Czy jest jakiś konkretny, nie wiem, może przekaz, czy raczej jest tak, że to co przyjdzie na myśl? Najprościej, w zasadzie tak, obserwując te obrazy, zawsze odczuwamy jakąś pewną tęsknotę. Tam nie ma żadnego jakiegoś takiego krzyku, chociaż niektórzy mi zwrócili, że niektóre, powiedzmy, obrazy, czy to w opisach gdzieś tam internetowych, że tworzą jakby taką naturę troszeczkę jakby takiego jakby strachu, niepokoju. Być może, ale nie chcę tworzyć żadnego jakiegoś takiego krzyku czy niepokoju. Staram się tworzyć obrazy piękne. Piękne, żeby one w jakiś sposób, powiedzmy, kierowały się w jakiejś tęsknocie do tego czasu minionego, prawda? A z drugiej strony też możemy odczytać, powiedzmy, ten czas, ta tęsknota za bliską już odległością, prawda? I odległą przyszłością, i za bliską przyszłością, prawda? No to wszystko krąży wokół, powiedzmy, człowieka, jego istnienia, powiedzmy, na tym padole ziemskim, prawda? Że tego czasu mamy zawsze niewiele. Dlatego ten czas snu, powiedzmy, ta wystawa, wszystkie moje wystawy odbywają się pod takim samym tytułem, zapoczątkowane to było chyba w 2000 roku w Nieszawie. I staram się tam, gdzie indywidualne, nadaję właśnie tytuł tego snu. Powiedzmy, to tak jakby to obrazy ze snu wyrwane, prawda? Ale tam gdzieś jest ta metafora taka wokół tego wszystkiego krąży, prawda? Jakaś symbolika. Niektóre obrazy bardziej odnoszą się, powiedzmy, do tego własnej jakby takiej, nie chciałbym powiedzieć, że to wiwisekcja, ale takiego własnego wnętrza, a z drugiej strony niektóre obrazy są trochę zaangażowane. To one mają w sobie symbolikę, ale też jakby są takie w pewnym sensie prorocze, czyli co rozumiem przez zaangażowane. One jakby tak mówią o pewnych wydarzeniach, które dzieją się w Europie. To były takie obrazy typu Eurabia, czy nawet teraz najnowszy Pożegnanie Europy. Tam wyraźnie widać i ta symbolika, o czym ona mówi, prawda? Tutaj już nie ma tego takiego świata uduchowionego, ale bardziej takiego... Jest często ukryty przekaz, ale też, też jest coś, co jest oczywiste, patrząc na pierwszy rzut oka. Obraz Exodus też takim swoistym obrazem był, z takim pewnym przesłaniem, prawda? Czy teraz to może na ostatni, który po raz pierwszy pokazałem w lipnie, właśnie Czas Europy, prawda, z tymi takim łukiem triumfalnym, z tymi zegarami, prawda. Każdy artysta
na pewno może nie wzoruje się, ale inspiruje się często innym artystą. O tym troszeczkę rozmawialiśmy, zanim rozpoczęliśmy nagranie. Troszeczkę się pan nie zgodził z tym, co powiedziałem, ale ja mimo wszystko zapytam. Czy jest artysta, który, na którym się pan inspiruje i dlaczego jest to Zdzisław Beksiński? Widać to w pańskich pracach, więc siłą rzeczy może... Beksińskiego przede wszystkim za warsztat pracy, prawda? Uwielbiam malarstwo, które jest oparte na dobrym warsztacie pracy. Oczywiście nie ten Beksiński taki bardzo turpistyczny, ale ten, który nawiązuje do jakiejś takiej antycznej, czy nieantycznej, czy jakiejś takiej wymyślonej architektury. To tego Beksińskiego bardzo, bardzo lubię. Ale przyszedł pewien czas, że powiedzmy, nie można ciągnąć tego samego, powiedzmy, tego, wzorować się cały czas na tym samym, jakby na tym artyście, ponieważ no, po prostu się można zagubić, prawda, się przeparnie. No oczywiście, nie? Wiadomo. I ten kostium, gdzie ja często powtarzam, trzeba było zarzucić, prawda. Chociaż pierwszym artystą, który mnie tak bardzo jakby uwiódł, i to widać w moich obrazach, to jest Kaspar Friedrich, niemiecki romantyk. U mnie tego malarstwa romantycznego też jest. To malarstwo uspokojone, ta perspektywa, prawda, ta przestrzeń, ta jakby podążanie za, powiedzmy, raczej jakimś nieznanym, dużo tych elementów morskich. To jest tylko Kaspara Friedricha, prawda? Zawsze u niego ta postać odwrócona jest i gdzieś patrzy poza horyzont w jakąś tam odległość. To był taki charakterystyczny i ja to bardzo mi się spodobało w malarstwie i w pewnym sensie też jakby tam przekładam na swoje płótna. Mówiąc o Kasparze Friedrichu. Z Beksińskiego oczywiście też wiele rzeczy. Był taki mój pierwszy okres, dosyć ciemny, ponury. Niektórzy też aż to pamiętają, ale to trzeba było potem zarzucić, przejść do jakiegoś takiego jasnego. Wiadomo, że nie można się zamykać w jakimś jednym punkcie, oczywiście. A czy często bywa tak, że patrzy pan na obraz, który namalował pan rok, dwa, pięć lat wcześniej, i patrzy pan na niego i mówi: nie. On powinien wyglądać inaczej. No, wiele razy tak się zdarzyło. Pamiętam, jak pokazał mi pan kiedyś swoje przemalowane obrazy, jak wyglądał kiedyś, jak wyglądał później. Właśnie stąd to pytanie. Problem polega na tym, artysty, że artysta, jak namaluje obraz, to albo go powinien gdzieś tam upłynnić, prawda, żeby go nie... No kusi, to kusi, żeby ten obraz w jakiś sposób jeszcze dopieścić, prawda? Można popsuć. Zdarzyło mi się tak, że niektóre obrazy po prostu zostały odstawione. A to nie jest tak jak w grafice komputerowej, że można sobie cofnąć, prawda? No nie, nie da się. Przy niektórych się udaje i bywały takie sytuacje, że otrzymuję telefon, że powiedzmy jest jakaś tam pani, która szuka obrazu, gdzieś tam go widziała na jakiejś stronie, gdzieś w Łomży czy gdzieś i ten obraz i z cudem znalazła do mnie telefon, a ja mówię, że ten obraz przemalowała. No jest cisza, załamana jest, nie? Załamana jest. Co zrobię? Ale mówię, ten obraz wisi w galerii w Szczyrku, jest przemalowany, wyszło mu na lepsze. No to ja niedaleko mam do Szczyrku, to ja sobie tam pojadę. No i ten obraz tam poprzez galerię nabyła, prawda? I bardzo jej się podobał. Nie? No właśnie. Często zdarza się sprzedawać swoje obrazy i chciałem teraz zapytać o to. Bywa tak, że pasja staje się pracą i odwrotnie, prawda? Czy w pańskim przypadku można powiedzieć, że to już jest może nie praca, bo ciężko nazwać pracą, bo to nie jest jakiś tam wydział godzinowy, ale jednak jeżeli udaje się na tym zarabiać, no to... Znaczy ja bym chciał jeszcze wrócić jeszcze tutaj do tej sprzedaży. To nie jest taki rynek dzisiaj, że powiedzmy, jest trudny rynek. Jest cokolwiek sprzedać, to jest naprawdę bardzo trudno. To galerie dyktują pewne warunki, prawda? I powiedzmy ten obraz niekiedy po 3, po 4 lata powiedzmy w tych galeriach gdzieś tam wisi, aż się znajdzie klient. Ale to wszystko zależy też od ceny, bo one, te galerie powiedzmy windują te ceny i też niekiedy nie wiem, czy artyści nie wiedzą jaki jest ten procent, prawda? No chcą zarobić, prawda, na tym artyście, nie? I trzymają przede wszystkim cenę, nie? I to jest. Tu wracając do tego pytania jeszcze, to jeszcze bym sprecyzował, by pan mi o pracę i... Chodzi o to, czy na ile w pańskim życiu stało się to, powiedzmy, jakimś takim, może nie źródłem zarobku, ale chociażby, może nie pracą, tylko no coś w tym stylu. Można w jakiś sposób tak określić? Czy raczej nie? Raczej nie. Po prostu jest tak, że okej, maluję, to jest moja pasja, a jeżeli się uda sprzedać, to jest super. Znaczy, no oczywiście każdy jest zadowolony ze sprzedaży, prawda? Czy zapraszają zaproszenie do kolejnej jakiejś innej wystawy. Czy to jest praca też? To jest też praca, bo to jest
akurat mam status artysty plastyka, bo to nie wszyscy, to gdzieś to przez państwowe instytucje się nabywa, powiedzmy, taki ten glade i można powiedzieć też o pewnej pracy, bo to wymaga pewnego wysiłku. To jest niekiedy nad jednym obrazem. Inwestowanie oczywiście na pewno też, prawda? Miesiąca i pewna jakaś inwestycja. To nie jest łatwe i tanie hobby, jeśli ktoś tam się do tego zabiera, na pewno chce dobrze to robić, to materiały są naprawdę drogie. Mhm. A co obecnie znajduje się na sztalugach w pracowni Krzysztofa Wiśniewskiego? Nad czym pan teraz pracuje? Jest pomysł na nowy obraz, Czas mnie goni. Nie tytuł, tylko Czas mnie goni, ponieważ kolejne edycje Magical Dreams, kolejne propozycje do wystaw zagranicznych. Jest kolejna propozycja i zbieram wszystko sobie to w głowie, żeby poukładać. Tu proszę pamiętać, że ja pracuję w szkole, to jakby dwa inne światy, tu trzeba pewnej harmonii, prawda? Jedno i to w szkole podstawowej, więc po 8 godzinach pracy czasami. Trzeba powiedzmy to wszystko sobie poustawiać, mózg, żeby powiedzmy się wyłączyć i ten. Najważniejszy jest pomysł i potem to wejście w ten obraz. To nie jest tak łatwe, jak to myślimy, że no weź mi namaluj i już. Ten, nie? To tak się wydaje. To nie jest. Tym bardziej przy takim typie malarstwa, powiedzmy takim malarstwie warsztatowym, gdzie każdy fragment musi być przeanalizowany. Ponieważ jest to malarstwo w pewnym sensie realistyczne, to nie może być żadnych jakichś takich rozbieżności, prawda? W sensie realistycznym to nie jest realizm, a to wszystkie te wątki, co wcześniej mówiłem, łączy się, ale musi być przemyślany pod każdym względem światła, koloru, prawda? No i na pewno też przy takim trybie pracy, jak pan powiedział, szkoła, trzeba przyjść, wyciszyć się, ciężko jest, że tak powiem, przestawić się z tego takiego chaosu, no, nie? No chwila, jest... ale jak jest pomysł, prawda, jest chwila tego oddechu, to powiedzmy się wchodzi w to płótno, powiedzmy trzeba się oderwać, muzyka. O, właśnie chciałem to powiedzieć, że na pewno pomaga muzyka. Prawda? Musi być muzyka, ona może być nawet i głośna. Ja po pewnym momencie jej nie słyszę. Musi być to dobra muzyka, to nie może być coś takiego, co dzisiaj... No tak, stąd wiele płyt w pracowni, które są. Powiedzmy to, co słyszymy w radiu, to całkiem coś innego. No i po prostu pracować trzeba, nie? Trzeba pracować, wiele godzin trzeba spędzić przed takim płótnem. Nie zawsze to wychodzi, robi się najpierw szkic. Ja powiedzmy szkicuję, robię rysunek, potem przenoszę. Potem w trakcie tego malowania powiedzmy dokonuję zmian, ponieważ co innego rysunek, a co innego jest kolor, prawda? Zawsze uważam, że rysunek jest podstawą malarstwa. Zresztą u mnie to widać, że ta liniowość, powiedzmy, jest zauważalna, powiedzmy, tego. Ale to jest podstawa warsztatu pracy. I przez to niektórzy, powiedzmy, cenią to, bo chcą mieć dobry warsztat, powiedzmy, dobrze wykonaną pracę. I stąd też duże zainteresowanie. Czyli jest duże zainteresowanie, ale też jest pewna wydolność, prawda? To nie jest tak, że można dzisiaj namalować obraz się tego nie zrobi. To się tego szybko nie zrobi. Przy tej technice malowania laserunkiem, czyli jedna farba, druga farba, musi jedna wyschnąć, a potem następną nakładamy, prawda? Często bywa, że jest terpentyna i szmata i wyciera się. I taki obraz tworzy się około gdzieś miesiąca, nie? Przy takim formacie, bo ja nie lubię tworzyć jakichś tam znaczków pocztowych małych, są i to z kolei takie... jakichś wielkich, prawda? No, wielkich nie, bo to gabarytowo, potem jest problem w galeriach, jest przewiezieniem tego, to minimalne, to takie gdzieś około 1 m² lub troszeczkę większe, tam gdzieś około 1,5 m², to takie formaty. Zajmuje się pan także modelarstwem? Zajmowałem, teraz nie mam czasu na to. Nie ma czasu nie na ma to? Nie ma czasu. Skąd pomysł na tą pasję? Modelarstwo? Tak. W szkole podstawowej zaszczepione przez znajomych, którzy tym się bawili. Były to takie czasy, gdzie powiedzmy istniały modelarnie powiedzmy w szkołach. One były takie klocki Lego trochę, nie? Dawnych czasów. No, z innych produktów się korzystało, prawda? Był to papier, była to balsa i jakaś tam guma do napędu, prawda? I stąd mały modelarz przede wszystkim, to była ta podstawa tego. I interesowanie się historią, i stąd tak to wychodzi. Jasne, na modelarstwo brak czasu. A jak pogodzić to życie prywatne, życie zawodowe w szkole z tym tworzeniem właśnie obrazów?
A czy praca, wiadomo, to jest norma, prawda? Mhm. Tu trzeba punktualnie od do, powiedzmy, zrobić swoje i jeszcze poza tym, ponieważ to praca w szkole się nie kończy tylko i wyłącznie na tym od dzwonka do dzwonka. To jest jedna rzecz. Trzeba znaleźć czas na to jeszcze, na ogród, bo to też uwielbiam, pracę w ogrodzie, czyli ta praca fizyczna musi, powiedzmy, odregować ten stres psychiczny, powiedzmy, taki, który dzisiaj się coraz bardziej w szkole, wraz z wiekiem się to coraz bardziej nawarstwia i z tymi różnymi takimi idącymi, z tymi przemianami, powiedzmy, w społeczeństwie, prawda? I to trzeba jakoś tak wytrzymać, co nie znaczy, że to się gdzieś tam kiedyś nie odłoży na zdrowiu, wiadomo, że... Tego. I ta praca fizyczna taka w ogrodzie, która powiedzmy klasyczna łopata, która musi to rozładować, to tego powiedzmy. No i kolejna rzecz, czyli właśnie no i to jeszcze przejść do pracy artystycznej, prawda, do pracowni. No to najwięcej czasu. Ale jak się wszystko poukłada, to wszystko to funkcjonuje. Nie? Nie mam czasu na inne rzeczy, bo kiedyś jeszcze chodziłem na piłkę, na tego, ale to... Wiadomo, że to zdrowie i mięśni nie wysiadają. Po prostu rezygnuje się z innych rzeczy. Rezygnuje się z telewizji chociażby, tego się tak rzadko oglądało. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Ważniejsze są oczywiście. Nie? Tak. Dokładnie. Czasu do czasu. No. Rozmawialiśmy już chwilkę przed rozmową. Powiedział Pan troszeczkę o swoich planach. Chcielibyśmy właśnie teraz poznać, bo wiemy, że ten rok będzie chyba dość obfity, jeśli chodzi o wystawy zbiorowe przede wszystkim. No tak, dlatego tę wystawę tu w lipcu chciałem dosyć szybko zorganizować, żeby powiedzmy mieć potem wolny czas już pokazać w lipcu nad czym, co zrobiłem i co robię, bo były obrazy starsze i były w większości nowsze. I żeby mieć czas na kolejne wystawy zbiorowe. Pierwsza to będzie taka targi sztuki w Świebodzicach koło Książa, to już 9. festiwal właśnie takich targów. Tam oczywiście też trzeba sobie wykupić, powiedzmy, miejsce, bo to tak to mniej więcej wygląda. Potem następne to przez Art Hansa w Białymstoku, przez to Stowarzyszenie Artystów Podlasia. Tam zostałem zaproszony do takiej kolejnej wystawy, która ma wyjechać do Rzymu i potem do Londynu. To jest 20 artystów z całej Polski, surrealistów, bo taki jest warunek, surrealistów lub malarzy metafory poetyckiej, czy takiego magicznego realizmu. Właśnie ta grupa mniej więcej w tym tak jakby się grupuje. I potem następna, no to Magical Dreams to jest w Szczyrku we wrześniu i kolejna taka wystawa zbiorowa, do której otrzymałem zaproszenie, to jest wystawa pod tytułem Sakrum, organizowana przez m.in. Marcina Kołpanowicza z Krakowa. To środowisko głównie krakowskie. Tylko 12 artystów, dlatego że 12 apostołów, 12 miesięcy i tam czterech prac na tę wystawę muszę przygotować. Czyli plany są bardzo ambitne. Ambitne. No i to trzeba po prostu zrealizować. No to nie czekać na to, że powiedzmy samo się zrobi. Trzeba to do tego się jakoś przyzwyczaić, tego czasu skubnąć z takiego swojego życia prywatnego. I tego. No. Czego zatem możemy życzyć na najbliższy czas? Mi to chyba zdrowia, tylko żeby zdrowia. Resztę sobie dam radę I tak się uda. No i tych udanych wystaw, prawda? No, wiadomo, że takie wystawy, te zagraniczne, jednak pochłaniają troszeczkę i funduszy, prawda? Bo to trzeba przygotować albumy, bo będzie kolejny album do tej wystawy. Każdy artysta w tym albumie będzie miał swoich 8 stron, czyli to w języku gdzieś tam na pewno będzie przetłumaczone na inne języki i będzie krążyło to po Europie. Czyli życzymy przede wszystkim dużo czasu na realizowanie swojej pasji, swojej pracy i tak jak Pan powiedział, przede wszystkim zdrowia. No bo to jest zdrowie najważniejsze dzisiaj, wiadomo, jestem już w takim podeszłym wieku, trochę mówiąc, najprościej zawsze coś tam tego doskwiera, prawda, no ale jakoś powiedzmy sobie dać radę i cały czas do przodu. To moje marzenie w pewnym sensie się spełniło, to co powiedziałem, jakby nie patrząc 19 lat temu, żeby wyjść z Lipna na zewnątrz. Wyjść z Lipna na zewnątrz, ponieważ pozostanie tutaj, to jest się uduszenie i powiedzmy pozostanie. A powiedzmy, jeżeli taka możliwość, jeżeli ktoś z zewnątrz to zauważa i wyciąga,
no to po prostu trzeba tylko korzystać. Oczywiście. Ja to życzę to wszystkim tym młodym tu artystom, powiedzmy, żeby powiedzmy, to jest długi proces, to nie jest tak łatwo, że powiedzmy, o, wyskakuje, to ja coś oszukiwać tu w Lipnie, nikt nikomu nie pomoże. To trzeba samemu sobie drogę wydziobać i pracować i wydziobać, a na pewno będą sukcesy. Zatem jeszcze raz serdecznie życzymy zdrowia. Dziękujemy za rozmowę. Bardzo. Naszym gościem był lokalny artysta Krzysztof Wiśniewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.